Sponsorem odcinka jest helcase.com, stronka, na której możecie otwierać skrzynki i dropić niesamowite skiny. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast z kodem Mateo 1337 plus 15% więcej do depozytu. I możecie go wpisać nawet jeśli użyliście wcześniej innego kodu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link do stronki znajdziecie w opisie, serdecznie zapraszam. Siemka, razem z ekipą robimy konkurs na kostkę Karambit Lore. Aby wziąć w nim udział, musicie zasubskrybować nasze kanały, logując się poprzez wybraną platformę na stronie. A jak już to zrobicie, możecie odebrać bonus, który zwiększy wasze szanse na wygranie giveawaya. Link znajdziecie w opisie. Finał, doskonały mecz wygranych, na który tak naprawdę liczyliśmy. Honoris albo Illuminar, jedna z tych dwóch drużyn pojawi się w wielkim finale, a raczej w tej fazie playoffów, która rozpocznie się w sobotę. Rozpoczynamy oczywiście ćwierćfinałami, to od godziny 10:50. Tam zmierzą się ze sobą zawodnicy X-Komago, ale jeszcze swojego rywala nie poznali. Jak na razie Neo, on jako pierwszy w rundzie pistoletowej. Innocent jeszcze z odpowiedzią, 3 na 3 aktualnie. Za chwileczkę też powie swoim kolegom z drużyny, żeby wycofali. Minuta pozostaje. Ale Wegi doskonale na szorcie. Daje przewagę dla swojego zespołu. Za chwileczkę będzie chciał wrócić po bombę. Neo ustawiony na pozycji setę. Wegi już dostał informację. Snax to wszystko zakończył z odwrotnym ich ustawieniem, ale oczywiście Honoris i Illuminar mierzy się na tym, na czym ćwiczyło przez ostatnie miesiące? Lata? Nie no, może nie aż tak lata, przynajmniej tych wszystkich drużynach, ale na miesiące na pewno. Rozpoczynamy zatem rundę numer 3, tutaj Innocent trzykrotnie w tej rundzie oczywiście przyniósł skutek, choć z drugiej strony Ritz jest ustawiony na koncie. Trzeba uważać, ale Maus rozpoczyna w rundzie numer 4, Ritz złapany, wymiana jeden za jednego, ale z tej wymiany Illuminar Gaming w przewadze jednego zawodnika i też przewadze, ponieważ na bombsite B uda im się podłożyć bombę 3 na 2. No i stąd, czy będą jeszcze w stanie cokolwiek tutaj zrobić, przecież bez większej ilości granatów, jeden zapalający w ich rękach. Ta bomba tyka coraz szybciej, nawet w nowej podstawie. Innocent, ale stomp go łapie i Maus pozostaje sam. No, za chwileczkę od górnego tunelu wszystko nam przyspiesza. Maus jednak teraz swojego rywala nie namierzył, jeszcze zmienił karabin na pistolet. Miał oczywiście ku temu okazję. Mieli przewagę dwóch zawodników, mogli agresywnie wychylać, mogli próbować znaleźć rywala i też znaleźli. Ta przewaga tylko się zwiększa, ale Ritz doskonale łapie głowę stompa. No i bez snajpera w rundzie numer 5, chyba że jeszcze tą snajperkę uda się komuś podnieść, bo ma na plecach Snaxa, zatem za chwileczkę powinien Janusz przecież ją podłożyć, tak też się stanie. Dopalone kolejne pozycje, ale strona broniąca już jest coraz bliżej. Snax z jedną eliminacją, Ritz kolejną i mamy 2 na 2, a bombsite zostaje zajęty. Illuminar doskonale, ten duet Ritz oraz Snax, pamiętamy co robili na mapie The Nuke. Snax po raz kolejny w tej rundzie i Snax na szorcie, nie to Neo w tym pojedynku 1 na 1 zwycięża, ale jeszcze na bombsite ustawiony Ritz. On bez granatów będzie chciał jednak wychylać, czuje tą dzisiejszą swoją moc, czuje swoją dyspozycję. Ale Wiktor za chwileczkę będzie chciał wychylać Snax z eliminacją, ale Ritz również przeskanowany przez Stompa. Zobaczmy jak terroryści są poobijani. Taz jednak z jedną i drugą eliminacją. Taz przed szansą wychyla za chwileczkę moc pod jego pozycję. Taz po raz trzeci! Stomp daje coś od siebie i tylko Wegi na czwórkę rywali, to nie ma prawa się udać. Rejko ustawiony w smoku mija się ze swoim rywalem. Oj! Ten jeszcze od pozycji CT ustawiony jest Prism, on przecież poobijany Wegi, tak naprawdę mógłby jeszcze tu namieszać. Czy to będzie kosa? Dokładnie tak, pierwsza kosa! Trafia na konto Wegiego, Wegi z kolejną eliminacją, a zobaczmy, czy Taz też nie ma pełnego paska zdrowia. Wegi poobijany musiał spod tego momentowa uciekać. Illuminar rozkakuje z każdą chwilą coraz bardziej, Snax popełnia błąd, wykorzystuje to Taz, ale teraz jeszcze Wegi, Ritz dokładają coś od siebie, Stomp próbuje. Ale ze scoutem nie będzie łatwo. Kolejni rywale przed jego celownikiem, niecelnie, ale w końcu się udało. Teraz czeka na wsparcie kolegi nadchodzącego z respa. No i Rejko może to wszystko wykończyć. Z przewagi po stronie Illuminar teraz lepiej wygląda to wszystko dla Honoris. 55 sekund do zakończenia tej rundy. Ale co najciekawsze, Innocent teraz będzie zajmował czas, aby Maus miał okazję do tego, aby poszukać eliminacji od pleców, ale jednak Neo się tego spodziewał. No i teraz 2 na 1. Oczywiście bomba ustawiona do długiej. Innocent ma pojęcie o tym, że jego rywal na bombsite B, ale myli się Paweł. Stomp jednak, zobaczmy jak na agresywnej pozycji Snax będzie jednak wychylać i złapany przez Stompa. Bez najmniejszego problemu, a przecież Snax to ten zawodnik, który najwięcej punktów zdrowia posiadał. Mał zaraz Innocent, razem mają ich 38. No po stronie broniącej o wiele więcej, ale sytuacja czy tak czy siak 2 na 2, jednak nie na długo. Stomp doskonale timingowo, a i byłem przekonany, że kolejne trafienie też wpadnie na jego konto, jednak nic z tego. 15 sekund do końca, Innocent musi wchodzić na bombsite, musi tą bombę podkładać, oczywiście to się powinno udać, na szorcie Rejko jednak już podchodzi, Innocent celowany, jednak myli się Rejko, Innocent? Nie!
tym wypadku to jednak ten młodszy zawodnik zdobywa eliminację. Dwójka zawodników na shortcie, ale ten najważniejszy Vegi z bombą na plecach ustawiony w górnym tunelu. Zobaczmy, że rotacja już ze strony Rejko na środku. Snax jednak przeskakuje do CT i to może naprawdę za chwileczkę zaskoczyć. 40 sekund do końca. Snax teraz przed szansą. Snax eliminuje Rejko. No i natychmiastowo Illuminar będzie chciał wchodzić na bombsite B, ale jeszcze jest ustawiony Neo plecami do niego. Zawodnicy ze strony Tero i Neo dwukrotnie. Stomp eliminuje jeszcze Snaxa. Doskonała ustawka Filipa i tylko Innocent sam na czwórki rywali, bez bomby na plecach, jego pozycja znana, czasu coraz mniej, już ta pętla na jego szyi zacieśnia się z każdą kolejną sekundą. Vegi przed szansą, terroryści już wychylają, za chwileczkę będzie jeszcze miał do pomocy Rica, on będzie wychylać Vegi na bardzo agresywnej, otwartej pozycji i jeszcze utrzymuje się przy życiu, czemu tak długo? Riz poobijany, ale kolejne eliminacje wpadają na konto Illuminar Gaming, 4-2, obity Snax oraz Riz. Stomp, Riza w końcu eliminuje, Snax też ulega w rundzie numer 16, 2-2 i wszystko nam się zmienia. Innocent jednak dwukrotnie jest ustawiony, jednak teraz plecami Innocent powoli podchodzi, ale chyba dostali informacje terroryści od Neo, celowanego na środku, który to jakiś czas pozycję sprawdzał, Mouse jednak łapie Stompa. No i mamy snajperkę. Już rotują tutaj zawodnicy Illuminar. No Maus musiałby jakieś eliminacje zdobywać. Vegi daje jedną dla siebie. Riz ustawiony z Diglem. Wiemy, że on z tym Diglem grać potrafi, ale chyba przede wszystkim na mapie The Train. Prizm z trzecią eliminacją. Bomba za chwileczkę zostanie podłożona. Sytuacja 3-2. No i Illuminar na pewno będzie chciało tą snajperkę zachować. Snax być może jeszcze poszuka karabinu eliminacji, ale ten 10 punkt siłą rzeczy musi pojawić się po stronie atakującej. Ho, Snax! I każdy krok w kierunku shorta, wykonane ze strony Snaxa, to powinna być błyskawiczna eliminacja zdobyta przez Stompa, ale Stomp się pomylił. Chociaż cały czas utrzymuje się na nogach, no to ma zaledwie 20 punktów życia i Honoris jest gotowa, aby przyspieszyć. Prowadzi zamieszanie również na środku, no i w końcu Snax eliminuje Taza i to jest bardzo dobry początek po stronie drużyny Illuminar. Snax zdobył eliminację z broni snajperskiej, zatem Kevlar nie był zupełnie potrzebny, ale teraz po stronie atakującej robi się przewaga i to nie mała. Maus daje coś od siebie, 2-2, Maus teraz celowany, Neo podchodzi na bliski dystans i Vegi pozostaje sam, ale Vegi doskonale łapie jeszcze zawodnika, który miał bombę na plecach, Neo ustawiony, ale Vegi już go obija, 39 punktów zdrowia pozostaje, flash dorzucony, Vegi jednak nieoślepiony i Vegi to wszystko zakończył. Troszeczkę zabolał Taza, 69 punktów zdrowia pozostaje, ale 40 sekund do dyspozycji terrorystów, na mocy zdobywa dwa trafienia i daje jeszcze szansę w rundzie dla swojej drużyny. No Stomp czeka w tym granacie dymnym, on wie co się tutaj szykuje, Stomp trafi, ale w tej chwili Vegi odpowiada, jeden na jednego, Prizm czy Vegi, ale jednak tym razem zawodnik drużyny Honoris. Za chwileczkę na pewno rywali namierzy, a przecież snajper strony broniącej też celowany, mowa tutaj o Snaxie, Snax z jedną eliminacją, Neo odpowiada, ale też poobijany po głowie i Stomp daje kolejną eliminację, 2-2 zatem. I jeszcze przecież, ażeby wejść na ten bombsite i bombę zacząć rozbrajać, trzeba zdobyć eliminację na Stompie oraz Neo. Stomp jednak na bliski dystans. Nie myli się i Riz pozostaje sam. Na dwójkę rywali. Tak jak mówiłem, bez defa, jeden smog w jego posiadaniu. Stomp jednak wcelowany, jak tylko swojego rywala zauważy. Natychmiastowo będzie chciał tą eliminację zdobyć. No ale do smoku ona teraz pozycja przez Riza. Neo ustawiony na blisko. Riz z jedną i teraz Stomp za bombsite'em, ale tego czasu jest coraz mniej. Stomp jednak to wszystko zakończy. Stomp może zostać zaskoczony i złapany przez Innocenta, więc lekka przewaga dla Illuminar, ale bomba podłożona i wcale nie tak łatwo będzie ją odbić. Ale jeszcze próbują, wymiany jeden za jednego, Illuminar oczywiście w przewadze, ale przecież tych punktów zdrowia u Innocenta prawie że nie ma. Riz 63, Taz ustawiony na bliski dystans, Maus też poobijany, Taz z eliminacją i to nie ma prawa się udać. Prizm po raz pierwszy i Prizm po raz drugi. Tylko czy ta bomba da zwycięstwo, da 16 punkt w momencie, kiedy Innocent uderza z zaskoczenia i daje przewagę, coraz większe szanse, trzeba jednak dopisywać do kont Illuminar Gaming. Ale zobaczmy, Innocent cały czas jeszcze z granatem zaczepnym w swoim wyposażeniu, on jeśli poleci pod pozycję Rejko, to natychmiastowa eliminacja wpada na konto Illuminar, Rejko na bombsite'cie. Jednak teraz doskonale Stomp ustawiony na taksówce, Rejko wychyla, ale Innocent doskonale, Maus, 4 punkty zdrowia, dorzucone granaty, jednak teraz Stomp z eliminacją, w międzyczasie Innocent przeskoczył na dół, jego pozycja znana, ale Innocent też wie, gdzie rywal się znajduje, 1-1, Stomp jednak myli się, trzeci strzał zmisowany, po raz czwarty, ale teraz po nogach wie już o tym Stomp i Stomp to wszystko zakończył. Naprawdę było emocjonujące, świetnie oglądało się to spotkanie, tutaj może być podobnie, Neo z rozpoczęciem, Neo daje przewagę i teraz jeszcze trzeba dołożyć parę fragów od siebie. Świetne te granaty dymne, no i spokojnie będzie można podłożyć bombę. To jest już bonus finansowy, ale oprócz bonusu oni oczywiście szukają zwycięstwa. I czy to zwycięstwo nadejdzie? Zobaczmy.
Jak na razie 5 na 3. Prism łapie kolejną eliminację. Reed, Snacks oraz Vegi pozostają, ale zobaczmy, jak Reed poobija. No, on ma defa. Dlaczego przecież będzie można go podnieść, ale jeszcze trzeba się dostać na bombset. Jeszcze trzeba zdobyć eliminację. O, to będzie niezwykle ciężko. Prism w jednym, Prism w kolejnym i była szansa, żeby zdobyć 4 eliminacje, ale nic z tego. Snacks jeszcze walczy. Janusz z jednym, Janusz z drugim. Tylko 26 punktów zrobione na jego koncie, on ma defa, być może będzie chciał tą bombę bronić na raz, ale nie pozwoli na to Wiktor. Będzie naprawdę niebezpiecznie i nie zdziwię się, jeżeli zobaczymy tutaj rezultat 1-1 już za parę chwil. Ale jeszcze poczekajmy, duże problemy Innocenta, on w końcu bez eliminacji, Rejko daje ją dla siebie, Liz teraz jednak daje kolejną, Neo poobijany, ale nieznacznie i to on właśnie kolejną eliminację na swoje konto dodaje. Snacks oraz Vegi pozostaje. Snacks ustawiony jeszcze za filarem, ale Vegi to ciekawe eliminuje Prisma. Vegi po raz kolejny. Vegi w sytuacji 1-1. Rejko z 3 eliminacjami. Vegi za chwileczkę też te 3 może posiadać. Vegi doskonale! Wykończenia. Może teraz uda się zagrozić. Zobaczymy, jak wypadnie ta runda. Force. Vegi skraca pozycję. Vegi poprzednio 2 eliminacje. Teraz tylko jeden frag. I Rich może mieć problemy, chociaż Innocent wszystko ubezpieczy. Ale znowu sytuacja całkiem wyrównana. Ta z dwoma fragami łącznie. Przecież ta spoobijany. On jednak na dwóch eliminacjach na pewno nie będzie chciał przystać. Maus jednak swojego rywala namierzył i też go wyeliminował bez problemu. Minuta i 10 sekund. Rejko z Diglem. Co ciekawe, byłem przekonany, że jednak ta M4 gdzieś na dole musi być. Przecież był tam ustawiony na początku jeden zawodnik z CD, ale Rejko nie potrzebuje M4. Powinno być 6-5, chociaż Gleminar cały czas czai się przy bombsite, ale teraz decyzja została już podjęta. Nie będzie próby odbijania. Maus poszuka ewentualnych fragów, jeżeli którykolwiek z zawodników drużyny Honoris miałoby skrócić. Chociaż co Illuminar próbuje tutaj wykombinować? Czy liczą, że na ostatnie sekundy jeszcze cokolwiek się tutaj zmieni? No zobaczmy, ale z tą biednym strzałem 2 eliminacje. Przewaga olbrzymia, czasu brak. No i to naprawdę wydaje się było jedno z gorszych podejść ze strony Illuminar, które można było sobie tutaj wyobrazić, chociaż Reed dołoży jeszcze fragi na sam koniec, ale to nie ma znaczenia. Stomp, Prism, TAS mają po 10 tysięcy dolarów. Snack ze snajperką, jako jedyny zawodnik. Fragi zostały napisane. Tak, no dokładnie, Rejko teraz wyeliminowany, ale to tak jak mówisz, tych pieniędzy po stronie atakującej jest naprawdę jeszcze co nie miara. Snacks po raz kolejny ze snajperką. Os, kiedy Rejko zgromadzi się troszeczkę więcej w okolicy bombsite'u, a to pewnie po te karabiny pójdą, ale Vegi z eliminacją, teraz on zakaże 37, TAS od pleców. Snacks jednak elimin stąpa i TAS pozostaje sam na trójkę rywali, ale TAS doskonale. 3 eliminacje, czyżbyśmy mieli zobaczyć za chwileczkę Ace'a od Wiktora? Poczekajmy. Minuta i 5 sekund, Wiktor jeszcze nie podkłada bomby, wie, że może sobie pozwolić, wie, że ma jeszcze dużo czasu. Teraz jednak z jedną eliminacją. Trzeba po prostu wprowadzić chaos po stronie rywala, ale Reed jest gotowy. Reed ze sprayem, ale nie pojawi się frag dla niego. Jest Vegi, to wszystko ubezpiecza świetnie z hat-trickiem. Neo powinien trafić rywala, zabraknie amunicji, wyciąga nóż, ale nie tym razem. Snacks na to nie pozwoli. Jeżeli ktokolwiek ma zdobywać eliminację z zabójstwem z noża, no to tylko i wyłącznie Illuminar. To mieliśmy okazję obserwować na mapie DAS 2. Stomp i Rejko Rejeczego będą na pomocy. Neo ustawiony od góry, Reed z jedną, stomp z kolejną. Zatem ta przewaga po stronie broniącej, co najważniejsze, namieszczona pozycja bomba, ale Innocent budzi nam się po stronie atakującej. Neo jednak ze schodzącym smokiem, Innocent poobijany, ale to ta zdobywa kolejną eliminację. Ustawili na środku, ależ to jest niefortunna, taka niezbyt dobra pozycja, no właśnie. Gdzie strona broniąca na środku zaczyna wskakiwać i ma ogromną przewagę. Neo z eliminacją, Maus pozostaje sam, ale jego pozycja znana, Maus z jednym, TAS ustawiony od góry, ale przecież Maus mocno poobijany. TAS jeszcze eliminuje jego strzałem w głowę, zatem te punkty zdrowia nie miały najmniejszego... Będące zarazem kluczowym spotkaniem, to jest coś, co chcielibyśmy oglądać na przestrzeni łącznie 3 map i ten train miałby świetny wydźwięk i liczę, że rzeczywiście on się pojawi. Ale czy na to Honoris pozwoli? Czy oni wrócą? Na razie dobre rozpoczęcie z ich strony, budowana jest ta przewaga, TAS po raz kolejny, TAS pokona również Snacksa, może to Prism, to nie ma znaczenia. To jest też to, o czym mówisz, że tak naprawdę bardzo łatwo przejąć ten bombsite. Smoki zostają dorzucone, ale kiedy one zejdą, kiedy już nie ma kolejnych, to strona broniąca ma bardzo łatwe pole do popisu, bardzo łatwy bombsite do odbicia, bo to właśnie strona atakująca praktycznie nie ma się gdzie schować. Te pozycje znane, te pozycje kryte już przez większość zawodników, którzy po stronie broniącej, no i właśnie, no eliminuje Vegiego. Innocent oraz Maus jeszcze starają się, Maus odpowiada i sytuacja 3-3. Oj, antyderyści poobijani tak samo jak strona Tero, ale to wszystko za chwileczkę będzie chciał zakończyć. Neo, bomba już rozbrajana, Innocent dołoży jeszcze jedno trafienie, ale to jedno trafienie na pocieszenie. Pozycji Snacks po raz kolejny i runda bez większej sensacji, runda w błyskawiczny sposób rozegrana, choć co ciekawe, Filip znalazł paczkę. Co prawda nie pod choinką, ale paczkę swoich rywali, gdzie... No czy tak, czy siak, raczej sam z USP nie będzie w stanie jej obronić. Snacks już wie, gdzie rywal się znajduje, czeka, prosi swoich kolegów z drużyny, żeby go nie eliminowali. Snacks z kosą.
A Illuminar nigdzie się nie spieszy. Oni właśnie chcą wykorzystać ten fakt, że rywale nie za bardzo do dyspozycji będą mieli wyposażenie dodatkowe. Neo, ale to jest tylko jeden frag. Mouse Innocent. Wejście na czysty bombsite, gdzie za parę chwil pojawi się stąd. Ale czy on sam będzie w stanie cokolwiek zmienić, to jest prosta droga do zwycięstwa. Prosta droga do wyniku 16 do 12. 3 na 1. Prism jeszcze walczy, ale bomba już podłożona. Innocent co prawda poobijany. Jeszcze Prism 20 punktów zrobił, bo dobrze dorzucony granat pod jego pozycję. I kończymy, drodzy państwo, takim samym wynikiem, jak było wcześniej na mapie Dedas 2. Wegi za chwileczkę chciał pofragować. Wegi dwukrotnie świetnie szuka trzeciej eliminacji. Ta być może nadejdzie, chociaż obity już dosyć mocno Arek. 69 punktów życia zostaje na jego koncie. Nax wychyli, Snax jeszcze nie dostrzega przeciwników, a wszyscy ustawili są dokładnie w jednym miejscu. No i czekamy na te fragi. Nadejdzie jeden ze strony Rejko. Być może pojawi się kolejny, teraz Tas, to już tylko włączy USP, a jeszcze będzie można zagrozić, 2 na 2, ależ byłoby to zaskoczenie, gdyby ostatecznie zawodnicy Honoris byli w stanie tutaj dołożyć coś od siebie. Neo na plecach, 1 na 1, podniesiony Galil. W stronie Innocenta gdzieś wyrasta, ale z drugiej strony Neo przecież też przygotowany, Neo ustawiony i Neo jednak w tym klaczu. 2 na 2, jednak stomp. I tylko Ritz pozostaje sam na dwójkę rywali. Bomba defowana na raz, ale nie przez tego zawodnika, który ma, nie ma defa przecież. Więc Ritz będzie starać się za chwileczkę wychylać. Ta bomba rozbraja na Ritz, jednak doskonale łapie rywala. I stomp nie będzie mieć czasu, żeby tę bombę rozbrajać. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego to stomp tej bomby nie rozbrajał? No, doskonale wiemy, że w CS-ie położyć się nie można. No na pewno Wiktor chciałby teraz co zrobić. Jego pozycja za chwileczkę może zostać namierzona. Namierzony Snax, ale jeszcze ustawiony Ritz. I zobaczmy, że Snax nawet swojego rywala nie pobijał. Ritz z głową jedną i drugą. Wychylać, no to raczej nie powinno się udać. Ale od drugiej strony jeszcze Innocent za elektrykiem. Jednak jeszcze Rejko nie może złapać tej bomby. Chce zdobyć eliminację. Wiem, że Honoris, że muszą zdobyć eliminację, jeśli chcą tą bombę rozbrajać. Teraz Rejko sam. Jego rywal ma o jeden punkt zdrowia mniej, ale na razie jest to tylko fejkowanie rozbrajania tej bomby. Złapany teraz Maus, ale czasu na rozbrajanie nie ma. Honoris wygrało 2 pistoletówki na mapie Vertigo. Też przegrało wynikiem 12 do 16. Teraz przypomnę, że na mapie The Train Illuminar wygrało 1 pistoletówkę. Ale to oczywiście tylko takie jakieś dywagacje, tylko jakieś informacje, które nie mają racji bytu. Wiemy, że Illuminar w tym spotkaniu na mapie The Train radzi sobie doskonale, ale nie w rundzie numer 13. Po stronie atakującej i wszystko wraca już do normy. Błyskawiczny atak na bombsite A, już ustawiona tutaj 4, 5 nawet zawodników i co najważniejsze podkładana bomba, ale niespodzianka. Wegi przez smoka, łapie głowę Prisma, Wegi z kolejną głową. Ale Szarek mocarny w dniu dzisiejszym, Rejko jednak odpowiada natychmiastowo. 4 na 3, ale nie na długo, bo Neo daje to przed siebie. Jeszcze Snax jednak ustawiony. Snax po raz kolejny. Oj, doskonale wiemy, że z tym Orionem Snax strzelać potrafi. Teraz jeszcze stomp, ale bomba już chyba defowana. Już namierzony stomp. Stomp z jedną eliminacją. Jednak Innocent przecież ma defa. Będzie starać się to broić na raz. I to się uda, pomimo tego, że przecież Innocent tak mało punktów zdrowia posiadał. Na rękach stompa. Ritz jeszcze na odnodze. Snax to najlepszy z Zeusem. Tutaj powoli podchodzi stomp. Oj, to za chwileczkę może zaboleć. Nie, jednak wybuch bomby. Eliminuje Snaxa i ratuje stompa. Przed tym. Na krótki dystans zawodnik drużyny antyterrorystów powinien mieć lekką przewagę. Ale on próbuje wejść na plecy i za parę chwil Neo może to wszystko błyskawicznie zakończyć. Co ma się tutaj wydarzyć? Jednak nie dostrzegł Snaxa, a ten zrobi coś naprawdę świetnego dla Illuminar. Daje przewagę. Nie będzie dorzuconych granatów pod bombsite A. Oj, ciekawie, to która to jest się runda Snaxa, w której tak doskonały sposób zdobywa on eliminację. Najpierw złapany Neo, teraz jeszcze złapany Rejko od dwójki, w dwójkę, przepraszam, modelki. A na bombsite Snax musi się utrzymać jak najdłużej. Snax jednak wyeliminowany za zero. No i Ritz oraz Innocent od pleców. Ritz z jedną eliminacją, teraz przed kolejną szansą i wykorzystuje to w 100%. 15 sekund do końca, Ritz będzie biec na bombsite zamknięta, żeby tamtą bombę podłożyć. To powinno się udać, ale Illuminar w dwójkę, za chwileczkę to wszystko powinno domykać. No, podłożona bomba w taki sposób, że ciężko będzie ją kontrolować z któregokolwiek miejsca tak naprawdę. Puszczę kroki rywali od pleców, aż ten spray wydawało się, że będzie frag, ale fraga nie będzie. Łapie trzeciego rywala, no i to może być runda Prisma. Jeszcze przed szansą, ażeby nawet zdobyć tutaj Ace'a. Taz ustawiony stekiem, powoli podchodzi Snax, powoli również podchodzi Ritz. Ritz z jednym, na dystans daleki. Ustawiony stąd również Prism, Prism z jedną eliminacją. No i teraz albo Prism Ace, albo Ritz z hat-trickiem i to właśnie Ritz to wszystko zakończy. Duże pokłady nadziei, duże pokłady również zaufania. Aktualnie
stronę Snaxa zostały wysłane. On ze snajperką powinien tutaj fregować. On ze snajperką już freguje, złapany Rejko na samym początku. Ale ma wsparcie ze strony Innocenta. To tylko i wyłącznie Desert Eagle, chociaż wydaje się, że z tej pozycji będzie naprawdę można zagrozić. Chociaż teraz Snax na jego plecach Maus. Jednak Neo błyskawicznie kontroluje tę sytuację, ale jeszcze raz Snax. I przewaga dla Illuminar jest naprawdę olbrzymia. 4-1. Z takim wyposażeniem wystarczył tylko i wyłącznie celny strzał ze strony Snaxa. Potem powtórzył to po raz kolejny. No i wydaje się, że Illuminar po raz kolejny będzie odskakiwało 14-12. Możemy później tylko jeszcze rywala sprowadzić do dogrywek. Ale Snax rozpoczyna w rundzie numer 27. Tego nie widzieliśmy. Stąd wyeliminowany jako pierwszy. Aktualnie one jednak jeszcze nie lecą, czekają. Grają na czas, chcą kupić sobie cenne sekundy. Nic jednak teraz wychylenie. Oj, pogubił się zawodnik Illuminar. Gdzieś te nogi poplątały się, ale Snax zdaje eliminację. Druga już na jego koncie. Cały czas przewaga po stronie broniącej. Jeszcze raz mały jednak z wychyleniem. Jednym, drugim nie. Neo poobijany. 16 punktów żyją pozostaje, ale bomba podłożona i nie ma zbyt wiele szans. Nie ma zbyt wiele możliwości, bo Snax po raz trzeci w tej rundzie. I tylko Neo kontra Vegi. Jeszcze ten pojedynek zwycięży, ale Snax po raz czwarty w rundzie numer 27 daje 15 punkt dla swojej drużyny. No i teraz wycisku i atak rozpoczynają. No ale po raz kolejny dobrze jest kryta ta mała drabina. Czekamy na te fragi. Naprawdę niewiele do końca. Vegi gotowy, aby zaatakować, a przed nim rywale zagra na tym dymnym jest Rejko. Jest tutaj również Taz. Taz z prostą głową jego. Maus odpowiada i są pewne problemy po stronie Snax, ale za parę chwil spróbuję po raz kolejny. Brakuje tego podejścia z mojej drabiny. No i teraz 3-2, ale Innocent powinien zareagować. Chociaż teraz czasu. Rejko górą. 7 jest jeszcze 8 sekund. Ale nie ma bomby! Dokładnie, bomba na plecach Rejko dopiero teraz, ale już wie doskonale Ritz, że tego czasu nie wystarczy. I jak mówiliśmy o tych sekundach, o tym czasie, który no, nie działa na korzyść zawodników Conoris.